Rozbudowa ulicy Cieszyńskiej postępuje w planowanym tempie. Prace rozciągają się na całym odcinku zaplanowanych robót. Na jednej jezdni Cieszyńskiej od strony Ronda Niemena położona już została pierwsza warstwa asfaltu. Zdjęcia, dokumentacja filmowa, którą Państwu przekazujemy co miesiąc, najlepiej broni się, bo widać postęp i zmiany na całym odcinku budowy. Jest już część podbudów asfaltowych, bitumicznych na odcinku od Ronda Niemena. Jest łącznica zaasfaltowana przy Hulance. W niedługim czasie zamierzamy również układać nawierzchnie podbudowy, nawierzchnie bitumiczne w Wapienicy. Równolegle trwają roboty drogowe związane z połączeniem ulicy Tańskiego z Cieszyńską oraz przebudowa okolic dawnej ulicy Twórczej. Ulica Tańskiego, czyli połączenie ulicy Cieszyńskiej z osiedlem Skrzydeł Polskich i Wojska Polskiego, przedłużenie ulicy Tańskiego do ronda planowanego przy ulicy Wapienickiej. To się dzieje. Dzieje się również dawna ulica Twórcza i zmiany w organizacji ruchu, jeżeli chodzi o ulicę Starą Międzyrzecką. Największą inżynieryjną operacją w tej chwili jest budowa przejścia podziemnego przy ulicy Smolnej. Kończymy już w niedługim czasie przejście podziemne przy ulicy Smolnej. Jest to obiekt mostowy, który jest nowym obiektem w całości konstrukcyjne. Roboty są na ukończeniu. Będzie możliwość prowadzenia robót drogowych na tym odcinku. Jak się współpracuje z mieszkańcami? Proszę Państwa, współpraca z mieszkańcami. Dużą rolę samorządy lokalne, samorządy mieszkańców i tutaj wielki ukłon w stosunku do Rady Osiedla Aleksandrowice, która na bieżąco współpracuje z nami, informuje mieszkańców o problemach występujących na budowie. W związku z powyższym na tym odcinku nie mamy problemów. Mieszkańcy są poinformowani o trudnościach, które my spotykamy, ale również my wtedy wiemy, jakie problemy mają mieszkańcy.